Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest inspektor profesor Robert Socha. Czołem, panie inspektorze. Cześć, Arturze. Inspektor profesor Robert Socha. Emerytowany oficer policji. Nauczyciel akademicki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor setek publikacji, wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami, dyrektor Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Robercie, szanowny profesorze, spotykamy się dzisiaj, aby omówić temat, bym powiedział, dość gorący, będący też poniekąd, a przynajmniej w jakiś sposób powiązany z jedną z Twoich publikacji. Chodzi mi o to, co się dzieje na granicy? Wiele komentarzy się pojawia, wiele tak naprawdę nietrafionych, te kontrowersje, które się pojawiają, wiele z nich by można w pewien sposób wyjaśnić, niestety swoje gdzieś tam momentami dorzucają nie tylko politycy, ale również i media. Jakie według Ciebie na dzisiaj są tak naprawdę, że tak roboczo nazwę to zagadnienie, problemy granicy? Cześć, na wstępie przywitam się. Cześć Arturze, dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoimi refleksjami naukowymi w oparciu o zarówno swoje jakieś skromne doświadczenie, jak i w oparciu o to, co obserwujemy dzisiaj właśnie w środowisku bezpieczeństwa naszego kraju. Ta sytuacja na naszej wschodniej granicy, na granicy Polski z Białorusią, jest niewątpliwie gorąca. Po takim krótkim, nazwijmy to, krótkim okresie, można powiedzieć, uspokojenia, znowu wróciliśmy do sytuacji, która miała miejsce paręnaście miesięcy temu, gdzie obserwowaliśmy wzmożoną agresję migrantów w stosunku do naszych formacji, które strzegły i są odpowiedzialne za ochronę granicy państwowej. W jakim kierunku to pójdzie? Ja powiem tak. Nigdy, wypowiadając się na temat przyszłości, nie starałem się, tak jak wielu ekspertów, bo dzisiaj każdy, kto cokolwiek przeczytał na temat bezpieczeństwa, często określa się mianem ekspertów i przysłowiowo w mojej ocenie wróży z fusów. Tutaj bym nie oceniał tej sytuacji, co będzie dalej, życie, przyszłość pokaże, ale warto w tym miejscu na wstępie przytoczyć słowa świętej pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego, słowa, które wypowiedział w przededniu, nazwijmy to, wstąpienia Polski do NATO w 1998 roku na łamach czasopisma Wprost. Stwierdził on, że trzeba być przygotowanym dziś do mało prawdopodobnego, ale możliwego najgorszego scenariusza i zachować gotowość do bronienia się własnymi siłami, jeśli chcemy, by skutecznie bronili nas inni. I tutaj myślę, że te słowa wypowiedziane zupełnie troszkę w innym kontekście, dzisiaj zarówno w kontekście wojny w Ukrainie, jak również w kontekście tej sytuacji na naszej wschodniej granicy, granicy z Białorusią, są słowami proroczymi, bo musimy być przygotowani do najgorszego, czyli nie takich prób, jakie dzisiaj obserwujemy, kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nieraz około setki, czy więcej migrantów, którzy próbują sforsować zabezpieczenia na naszej granicy, ale może dojść do znacznie większej skali związanej z większą liczbą tych migrantów, jak również z pewnością mogą być oni znacznie bardziej wyposażeni w różny niebezpieczny sprzęt, w tym nawet w broń palną. Stąd też musimy być przygotowani do każdej sytuacji i do tych nawet najgorszych scenariuszy, o którym tutaj powiedziałem. I musimy być przygotowani do bronienia się własnymi siłami, tak? Czyli musimy dysponować odpowiednim potencjałem, czyli siłami w postaci odpowiedniej liczby, tak? Funkcjonariuszy Straży Granicznej i sił zbrojnych. Jeżeli chodzi o siły zbrojne, to dzisiaj czytałem kilka różnych wypowiedzi całkowicie sprzecznych ze sobą. Jedni uważają, że siły zbrojne powinny być na granicy, tak? Wspierać Straż Graniczną. Inni z kolei, nie będę tutaj przywoływał nazwisk, uważają, że siły zbrojne są całkowicie niepotrzebne i nie należy ich angażować, a należy na przykład angażować policję. Ale myślę, że do tego wrócimy w dalszej części naszej rozmowy.
Bardzo dziękuję za szansę na zadanie pytania przeze mnie. Mówiąc całkowicie poważnie, bo Robert, właśnie tak naprawdę chciałem zapytać o, że tak się wyrażę, obecność na granicy. Kto właśnie tam być powinien? No, w świetle prawa za ochronę tejże granicy odpowiada Wojsko Polskie i odpowiada Straż Graniczna. Oczywiście jest tam obecna policja, są obecne też i różne inne służby, najróżniejsze, czasem nawet bym powiedział nieoczywiste dla niektórych, może którzy w temacie bezpieczeństwa nie siedzą, ale no jesteś byłym policjantem, tak? Zęby zjadłeś też między innymi na zapewnianiu bezpieczeństwa, na prewencji. Czy jest to miejsce tak naprawdę dla policji? Bo ja też się przysłuchiwałem tym rozmowom, tym dywagacjom najróżniejszym, kto tam być powinien, a kto nie. No ja mam chyba takie zdanie, taką opinię wyrażę głośno, że to chyba jest miejsce dla żandarmerii wojskowej, a dokładnie dla oddziału specjalnego z Mińska. Ewentualnie może należy się zastanowić nad odtworzeniem takiego oddziału, który był w Gliwicach, bo tak naprawdę dzisiaj chyba potrzebujemy tam ludzi, którzy mają doświadczenie, są przeszkoleni, przygotowani w prowadzeniu działań policyjno-wojskowych. Zgadzasz się z tym, czy być może masz inną opinię? A to, że zgadzam się, ale tutaj, że tak powiem, zanim przejdę do sedna i powiem, jakbym to widział, to może warto przytoczyć, czy odwołać się do właśnie rozwiązań, które obowiązują na gruncie prawnym. Mam tutaj na myśli ustawę o ochronie granicy państwowej, która w jasny sposób określa, że za ochronę granicy państwowej, zarówno na lądzie, czy też na morzu, jak również za kontrolę ruchu granicznego odpowiada minister właściwy do spraw wewnętrznych, tak? Z kolei zadania owego ministra wykonuje komendant główny Straży Granicznej. Stąd też za zapewnienie ochrony granicy państwowej odpowiada formacja jednolita, tak? Umundurowana, uzbrojona formacja, jaką jest Straż Graniczna. I ona tutaj bez względu na wszystko powinna odgrywać kluczową rolę w zakresie zapewnienia ochrony granicy państwowej. Oczywiście, biorąc pod uwagę jej liczebność, tak, jak również strukturę organizacyjną, to w mojej ocenie nie jest ona do końca przystosowana do tego typu sytuacji, z którymi przyszło się od kilkunastu miesięcy mierzyć. Ale tak wynika z ustawy o ochronie granicy państwowej. Niewątpliwie Straż Graniczna odgrywa istotną rolę. Ale jak wiemy, sytuacja jest dynamiczna i również tutaj w określonych przypadkach, tak, zgodnie właśnie z ustawą o Straży Granicznej z 90 roku, w przypadku gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa, w przypadku gdy istnieje konieczność zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w przypadku zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego w różnych postaciach, tak, między innymi w postaci co się może przejawiać, między innymi w postaci bezpośredniego zagrożenia zamachem na obiekty lub urządzenia, które wykorzystuje do realizacji swoich ustawowych zadań Straż Graniczna, czy też bezpośredniego zagrożenia związanego z zamachem, czy też nienaruszalnością granicy państwowej, do pomocy właśnie Straży Granicznej mogą być skierowane oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tak? Stąd też w mojej ocenie naturalnym podmiotem, który, jeżeli Straż Graniczna nie jest w stanie sprostać dzisiejszym wymaganiom, to do pomocy zostają skierowane siły zbrojne zgodnie z tym, co stanowią obowiązujące w naszym kraju regulacje prawne. Tak? Trzecie, kolejny podmiot zgodnie z ustawą o Straży Granicznej, tak? Jeżeli byśmy szli chronologicznie, czyli mam na myśli po kolei analizowali artykuły przywołanej ustawy, to również wspomniana przez ciebie żandarmeria wojskowa, tak? To jest kolejny podmiot, który w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, czy też w strefie nagranicznej, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, może zostać skierowany do wsparcia Straży Granicznej. Czyli mamy wskazane dwa podmioty, które powinny wspierać Straż Graniczną w takiej sytuacji, jaka pojawiła się dzisiaj, czy pojawiła się już i funkcjonuje, i mamy z nim do czynienia od kilkunastu miesięcy. Ale co jest ciekawe, ustawa o Straży Granicznej w żaden sposób nie stanowi o tym, że może ona zostać
wprowadzać wsparcia, tak, że istnieje podstawa do wsparcia działań Straży Granicznej w normalnych, podkreślam, warunkach funkcjonowania państwa, czyli w warunkach, kiedy nie mamy do czynienia z wprowadzeniem jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. W tym przypadku bym mówił o dwóch, czyli o stanie wyjątkowym i też o stanie wojennym. Nigdzie nie jest mowa o tym, żeby policja mogła zostać skierowana do wsparcia działań Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy, jeżeli Straż Graniczna na chwilę obecną nie jest wydolna. Bo jakbyśmy prześledzili z kolei ustawę o policji, tak, to mamy zapis, że w przypadku, kiedy siły i środki policyjne są niewystarczające, a mówiąc najogólniej, dochodzi do zbiorowego naruszenia prawa, do pomocy policji może zostać skierowana, mogą zostać skierowane oddziały pododdziały sił zbrojnych, mogą zostać skierowane jednostki żandarmerii wojskowej, jak również mogą zostać skierowani funkcjonariusze Straży Granicznej. A w tym przypadku w ustawie o Straży Granicznej nie mamy takiego rozwiązania, które pozwalałoby na bezpośrednie kierowanie do wsparcia działań Straży Granicznej funkcjonariuszy policji. Stąd też odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, czy taka była twoja intencja, mianowicie oczywiście Straż Graniczna, to jest wiadoma sprawa, odgrywa tutaj zasadniczą rolę, ale później oddziały, pododdziały sił zbrojnych, żandarmeria wojskowa, wsparcie policji, tak, ale w zakresie tych ustawowych zadań, które zostały na policję nałożone, czyli jakbyśmy przeanalizowali, czy przywołali artykuł 1 ustawy o policji, policja jest uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli do zapewnienia bezpieczeństwa jak najbardziej, ale nie do wsparcia działań bezpośrednio Straży Granicznej w tym kontekście, o czym tutaj mówimy. Dlaczego uważam, że nie powinna być aż tak mocno policja eksploatowana? Dzisiaj czytam, że komendant główny policji pojechał na granicę polsko-białoruską. Ja się bardzo z tego cieszę, że pojechał, że są prowadzone tam działania, rozmowy, ale szanowni państwo, bo tak z przyzwyczajenia, jako nauczyciel akademicki, ale biorąc pod uwagę, trzeba wziąć pod uwagę jeden fakt. Jeżeli będziemy kierować znaczne siły i środki policyjne z terenu całego kraju na granicę polsko-białoruską, to wtedy robimy to kosztem naszych lokalnych społeczności, bo ktoś musi patrolować nasze lokalne miejscowości, nasze miasta, dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny w miejscu naszego zamieszkania, a są to przede wszystkim, nie ukrywajmy, z uwagi jeszcze, biorąc pod uwagę kilkunastotysięczne już prawie wakaty w policji, kierując jeszcze pododdziały zwarte, czyli funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji z terenu Polski na granicę wschodnią, powodujemy, że de facto nie mamy patroli zmotoryzowanych, poza patrolami z terenu komisariatów, tak, czy z komend miejskich powiatowych, gdzie z uwagi na właśnie ogromne wakaty nie ma tych patroli, to jesteśmy pozostawieni samym sobie, tak? Straż miejska, tak, można powiedzieć, pozostaje tym podmiotem, która powinna w takim razie zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale zupełnie inny charakter zadań ta formacja w mojej ocenie ma do realizacji. Stąd też kierowanie, angażowanie i obciążanie policji zadaniami związanymi bezpośrednio z ochroną granicy państwowej, kierowanie sił policyjnych z całego kraju na granicę polsko-białoruską, dla mnie jest to złe rozwiązanie, ponieważ obniża poziom bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych. I dlatego to jest główny dla mnie argument, że nie powinni funkcjonariusze policji być kierowani, a te wcześniejsze rozwiązanie powinno być wdrażane. I jeszcze jedna kwestia. Użycie europejskich zespołów Straży Granicznej. Dla mnie też to jest istotne rozwiązanie, żeby zaangażować, tak, żeby uruchomić mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy, tak, czyli te europejskie zespoły Straży Granicznej, bo również wzmocniłyby po pierwsze funkcjonariuszy Straży Granicznej, naszych polskich funkcjonariuszy, a po drugie myślę, że byłby zupełnie inny oddźwięk, wydźwięk międzynarodowy, jeżeli zostałyby zaangażowane formacje Straży Granicznej z innych krajów członkowskich, tak? A ponadto właśnie może w inny sposób zostałby realizowany przekaz tej sytuacji, która ma na granicy miejsce. Stąd też podsumowując, Straż Graniczna oczywiście, oddziały pododdziały sił zbrojnych, żandarmeria wojskowa, europejskie zespoły Straży Granicznej i ewentualne wsparcie policji, ale tylko i wyłącznie do realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w tych terenach przygranicznych związanych na przykład z egzekwowaniem zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej, w tym przypadku stanowiącej granicę zewnętrzną zarówno Unii Europejskiej, jak i strefy Schengen.
Dziękuję za ten głos rozsądku i trochę znowu pół żartem, pół serio. Myślę, że moi studenci będą mnie podejrzewać, że się umówiliśmy, bo podobne opinie wyrażałem, ale mówiąc całkowicie poważnie, no zastosowanie sił międzynarodowych, no trochę taką taktyką terrorystów byśmy tutaj poszli, ale jednak poprzez umiędzynarodowienie problemu tak naprawdę powinniśmy na tym zyskać. Cieszy mnie też to, co mówisz o policji, a właściwie o tym, że sytuacja kryzysowa, która ma tam miejsce, bo w świetle ustawy jest to sytuacja kryzysowa, bo siły i środki są niewystarczające, niestety powoduje, że ta sytuacja kryzysowa nie jest tylko i wyłącznie w województwach czy na terenach przygranicznych, ale w innych częściach kraju również, bo te siły przecież przerzucane policyjne, no niestety, ale osłabiają, tak jak sam powiedziałeś, bezpieczeństwo lokalne. Wspomniałeś akty prawne. Czy w twojej opinii tak naprawdę powinniśmy się pochylić, zastanowić się i być może zmienić część aktów prawnych? Czy to ustawę właśnie o ochronie granicy państwowej, czy ustawy może którejś służby, a może wprowadzić jakąś dodatkową specustawę, która pewne kwestie będzie dostosowywać do obecnych realiów, a może nawet wyprzedzająco poprzez pewne prognozowanie zagrożeń, modelowanie uda się tak naprawdę przewidzieć, co może być następnego i jak powinniśmy być do tego no, przygotowani, no bo jeżeli będziemy reagować, to to będzie działanie tylko i wyłącznie doraźne i za chwilę znowu by trzeba było te akty prawne zmieniać. Jak na to patrzysz? Bo za chwilę będę pytał tak naprawdę o ustawę dotyczącą środków przymusu bezpośredniego i broni. Uważam, że rozwiązania, które funkcjonują w Polsce, tak, w kontekście zarówno ilości formacji odpowiedzialnych za różne rodzaje bezpieczeństwa, czy też wewnętrznego, czy zewnętrznego, tutaj oczywiście siły zbrojne mam na myśli, jest wystarczająca. Ustawa o ochronie granicy państwowej w sposób jasny i precyzyjny określa, na kim spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony granicy państwowej. Regulacje są jasne, tak? W mojej ocenie też tutaj nie wymaga to żadnej modyfikacji. Jeżeli chodzi o tworzenie nowych struktur, ja myślę, że problem polega w tym, że po pierwsze borykamy się z problemami kadrowymi, tak? W każdej formacji. Policja jest tego doskonałym przykładem, gdzie ta liczba wakatów jest bardzo, bardzo duża, co przekłada się właśnie na braki widoczności funkcjonariuszy na ulicach naszych miast. Raz jeszcze podkreślę, a kierowanie tych funkcjonariuszy dodatkowo na granicę wschodnią, na granicę polsko-białoruską, jeszcze zmniejszy liczbę tych patroli, co niewątpliwie może, nie mówię, że musi, ale może przełożyć się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Ale tutaj ja bym upatrywał konieczność dokonania zmian między innymi w strukturach samej Straży Granicznej. Biorąc pod uwagę to, o czym już wspomniałeś, że przejdziemy do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, to jeżeli byśmy przeanalizowali zapisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i w kontekście działań Straży Granicznej, to Straż Graniczna nie ma uprawnienia do korzystania z wodnych środków obezwładniających, tak? Mówiąc kolokwialnie, do korzystania czy wykorzystywania, mówiąc, czy użycia, tak? Jeżeli byśmy się właściwie do terminologii odnieśli, ale to przejdziemy później, środka przymusu bezpośredniego w postaci wodnego środka obezwładniającego. I dysponowanie właśnie przez Straż Graniczną rozwiązaniem, jakie funkcjonuje w policji, czyli w postaci oddziałów zwartych, tak? Ja nie mówię konkretnie oddziały zwarte w formie organizacyjnej, tak? Bo oddziały zwarte w 2010 roku miałem przyjemność ze współautorami, profesorem między innymi Letkiewiczem, opracować książkę pod tytułem Oddziały zwarte policji, historia, teraźniejszość, przyszłość, tak? I właśnie mówię o tym dlatego, że oddziały zwarte nie możemy kojarzyć tylko i wyłącznie w kontekście jednostki organizacyjnej, mówiąc na przykładzie policji, że są to oddziały prewencji bądź samodzielne pododdziały prewencji policji, ale oddział zwarty to jest działanie, zorganizowane działanie policjantów w określonym szyku, tak? Stosownie do postawionych do realizacji zadań. I uważam właśnie, że dobrym rozwiązaniem
byłoby stworzenie takich właśnie struktur zwartych w szeregach Straży Granicznej, które byłyby przygotowane do prowadzenia właśnie działań mających na celu zbiorowe naruszenie prawa, w tym przypadku zbiorowe próby przekraczania granicy. Tak? Wiąże to się z odpowiednim wyposażeniem, takie jak wyposażenie posiadają policjanci oddziałów zwartych, czyli odpowiedni kask ochronny, tak, tarcze ochronne, nakolanniki, naramienniki i kamizelki, kamienie odporne, tak, nawet tutaj w tym przypadku już kule odporne powinny wchodzić w mojej ocenie w grę, jak również inne środki techniczne w postaci między innymi właśnie, które dają możliwość stosowania wodnych środków obezwładniających, czyli te armatki wodne. I w mojej ocenie właśnie nie zmiany prawne, bo zmiany prawne mamy, uważam, dobre, które są w stanie sprostać tym potrzebom, jeżeli chodzi o rozwiązania krajowe, ale w strukturach Straży Granicznej należałoby właśnie wyodrębnić odpowiednie właśnie komórki, które byłyby przystosowane do tego typu działań. Tak jak to obserwowaliśmy w pierwszych etapach narastającego kryzysu na tej granicy, tak, gdzie jeszcze nie mieliśmy zapory w ten sposób zbudowanej, tylko mieliśmy zwykłe zasieki, gdzie to funkcjonariusze oddziałów prewencji policji odpierali ten masowy atak nielegalnych migrantów na naszą granicę. I tego typu właśnie przygotowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej w mojej ocenie pozwoliłoby na pewno zwiększenie skuteczności prowadzonych działań, a jednocześnie nie powodowałoby konieczności angażowania sił policyjnych z całego terenu naszego kraju. No ale bądźmy szczerzy, nie da się tego zrobić szybko i przyjęcie znowu nowych funkcjonariuszy, bo pewnie etat Straży Granicznej trzeba by zwiększyć, no pewnie by to trochę potrwało. Może nie jak w przypadku formowania pewnych nowych jednostek czy służb i 5 lat, bo pewnie dużo, dużo krócej, ale jednak do tego czasu pewnie trzeba by się wspierać właśnie innymi służbami. Robercie, ale chciałbym jeszcze pociągnąć trochę temat właśnie ustawy o środkach przymusu i broni. Tutaj widzisz ewentualną potrzebę zmian? Pytam na przykład pod kątem, czy nie wypadałoby czegoś rozszerzyć, czy usunąć pewne ograniczenia. Jeśli nie całościowe, to na przykład właśnie w trakcie realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej. Mówi się przecież o większej fortyfikacji istniejącej zapory, tak? Mówi się o najróżniejszych przeszkodach technicznych, łącznie nawet się mówi i o minowaniu pasa, a chyba zapominamy, że są takie rozwiązania typu LRAD, czyli gdzie tak naprawdę dźwiękami i najróżniejszymi falami tak naprawdę nie pozwalamy na zbliżanie się. I to na odległość, to są rzeczy przecież stosowane na statkach przeciwko piratom. Można by takie urządzenia dostosować do ochrony granicy państwowej, wykorzystać też ewentualnie systemy związane właśnie z wodą i mamy tak naprawdę coraz bardziej kompleksowe rozwiązania, które też nie będą narażać tych, którzy przekraczają tę granicę, że brzydko mówiąc wylecą w powietrze. Powiem tak, pytanie bardzo zasadne, a odpowiedź w mojej ocenie bardzo z jednej strony skomplikowana, z drugiej strony to, co powiedziałeś, oczywista. Na pewno stosowanie nowych środków, nowych rozwiązań technologicznych, te, o których ty wspomniałeś, niewątpliwie wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa na tej granicy i zmniejszenie ilości nielegalnych prób sforsowania zabezpieczeń, które na chwilę obecną obowiązują. Tak? To byłoby, myślę, dobre rozwiązanie, ale nie przypuszczam, żeby na chwilę obecną ono było wdrożone. Ja tutaj bardziej skupiam się na tych rozwiązaniach, które dzisiaj można wprowadzić od razu, tak, i które od razu można wprowadzić, a tak powiedziałeś, na przykład biorąc pod uwagę tą reorganizację struktur Straży Granicznej i sformowanie oddziałów zwartych Straży Granicznej. Na pewno wymagałoby to wsparcia ze strony nowych funkcjonariuszy, określonego czasu poświęconego na szkolenie, ale biorąc pod uwagę czas, jaki już upłynął od momentu, kiedy ten kryzys zaczął powstawać. Jeżeli byśmy na samym początku podjęli te działania w kontekście właśnie działań związanych z reorganizacją, z budowaniem tych nowych struktur, byśmy wdrożyli te słowa Nowaka Jeziorańskiego przygotowanym do dziś mało prawdopodobnego, ale najgorszego scenariusza i przygotowywali się, tak, nie tylko pod względem technicznym, bo przygotowywaliśmy się, przygotowujemy się i mówimy o tym, że przygotowujemy
będziemy jeszcze rozbudowywać, tak jak ty powiedziałeś, cały ten system zabezpieczeń, umocnień, ale to jest zabezpieczenie techniczne, ale oprócz tego musimy posiadać zabezpieczenie w sensie osobowym, tak, bo technika techniką, ale jeżeli nie będzie czynnika ludzkiego, tak, odpowiednio przygotowanego, wyszkolonego, to niestety żadne zabezpieczenia w perspektywie nie przyniosą nam w 100% pożądanego efektu. Stąd też jestem zwolennikiem, żeby jednak doskonalić te umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez to, że należy stworzyć tę strukturę, która pozwalałaby na podejmowanie działań w przypadku zbiorowego naruszenia prawa z wykorzystaniem właśnie tego, czym już dysponujemy, wodnych środków obezwładniających, ale to, tak jak wspomniałeś, wymaga zmiany zapisów ustawy z 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego. Ale poza tym powiem szczerze, patrząc oprócz rozszerzenia katalogu środków przymusu bezpośredniego, bo to na pewno byłoby konieczne, gdybyśmy chcieli wprowadzić nowe rozwiązania techniczne, nowe środki przymusu bezpośredniego, to na pewno byłaby konieczność nowelizacji tej ustawy, ale poza tym w mojej ocenie nie ma konieczności zmiany zapisów ustawy o użyciu środków przymusu bezpośredniego, bo ustawa o środkach przymusu bezpośredniego jasno określa, w jakich przypadkach, tak, funkcjonariusz Straży Granicznej może użyć środka przymusu bezpośredniego. Użyć, podkreślam, bo tutaj należy rozróżnić użyć, a wykorzystać. Niestety wśród dziennikarzy to nie obowiązuje, bo przed chwilą nawet czytałem, że w maju funkcjonariusze Straży Granicznej żołnierze użyli ponad 700 razy broni palnej. Tak? Jeżeli byśmy wzięli to słowo użyli broni palnej, czyli oddali strzał w kierunku osoby, tak? Bo należy rozróżnić użycie, a wykorzystanie zarówno środka przymusu bezpośredniego, jak również broni palnej. Ale wracając do tego, ustawa jasno określa, w jakich okolicznościach można użyć środka przymusu bezpośredniego. Wymienia tutaj między innymi takie okoliczności jak wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania, tak, zgodnie z wydanym przez funkcjonariusza Straży Granicznej poleceniem, odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie, wolność, tak, funkcjonariusza Straży Granicznej, czy też innej osoby, czy też mówi o przypadku ochrony porządku, czy też bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez funkcjonariusza Straży Granicznej, a ustawa wyjaśnia, że ten obiekt, ważne obiekty, urządzenia, obszary, to są obiekty, urządzenia istotne między innymi dla nienaruszalności granicy państwowej. Stąd też mamy określone przypadki, kiedy może funkcjonariusz Straży Granicznej użyć środka przymusu bezpośredniego. Mamy wymienione środki przymusu bezpośredniego, te nazwijmy klasyczne, jak siła fizyczna, kajdanki, tak, pies służbowy, to tu nie wchodzi do końca w grę, ale wchodzą między innymi chemiczne środki obezwładniające w postaci na przykład ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych substancji obezwładniających, granatów łzawiących, czy też innych urządzeń, które są przeznaczone do miotania właśnie tych środków obezwładniających, też mogą stosować przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, tak, czy też środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających czy olśniewających. Czyli katalog użycia środków przymusu bezpośredniego jest szeroki. Tak samo ustawa jasno precyzuje, kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może użyć broni palnej, tak, czyli oddać strzał w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej. Na przykład w przypadku, tutaj odnosząc się do tego zagadnienia, tego obszaru granicy, tak, na przykład w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu, tak jak już wspomniałem, na ważne obiekty, urządzenia lub obszary, do których zaliczane są właśnie te związane istotne dla nienaruszalności granicy państwowej, ale również ustawa jasno stanowi, że konieczność odparcia bezprawnego na życie, zdrowie, wolność funkcjonariusza Straży Granicznej i innej osoby, czy też w przypadku odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza właśnie przekroczenie granicy państwowej przy użyciu między innymi broni palnej czy też innego niebezpiecznego przedmiotu. Czyli mamy jasno i precyzyjnie określone zarówno przypadki, kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może
użyć środka przymusu bezpośredniego, może użyć broni palnej. A dlaczego o tym mówię, funkcjonariusz Straży Granicznej? Dlatego, że przepisy jasno stanowią, że jeżeli zostaną skierowane do wsparcia Straży Granicznej oddziały, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czy też pododdziały Żandarmerii Wojskowej, to korzystają oni z takich samych uprawnień, jak funkcjonariusze Straży Granicznej, tak? Czyli również mogą stosować określone środki przymusu bezpośredniego, jak również użyć broń palną w przewidzianych do tego sytuacjach. Wiem, że broń palna jest to konieczność ostateczna, tak, bo wiąże się niestety często z pozbawieniem życia drugiej osoby, ale jeżeli ktoś łamie przepisy, tak, w taki sposób narażając, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy są odpowiedzialni za ochronę naszej granicy państwowej, to niestety w ostateczności nawet trzeba zastosować ten ostateczny, jak to kiedyś mówiono, środek, bo broń palna kiedyś, tak, przed wejściem w życie tej ustawy była traktowana jako ostateczny środek przymusu bezpośredniego, tak? Jak wiemy, ustawa 2013 roku rozróżniła środki przymusu bezpośredniego i broń palną, ale niestety sytuacja, która może być prognozowana, tak, ta najgorsza, może wymusić konieczność właśnie użycia broni palnej. Stąd też w mojej ocenie mamy ustawę o środkach przymusu bezpośredniego, mimo już 11 lat funkcjonuje, ale okoliczności, przesłanki, które są w niej zawarte, które dają możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, nie zmieniły się i w dzisiejszych warunkach, mimo tej skomplikowanej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jak najbardziej są do zastosowania i niestety część z nich jest już stosowanych, a niestety ta najbardziej dramatyczna w skutkach, czyli użycie broni palnej, prawdopodobnie w przyszłości będzie musiała być również urealniona. Robercie, profesorze, prawo to jedno, drugie to jest szkolenie, jego system i przygotowanie danej jednostki jako osoby do tegoż działania. Śmiem twierdzić, że policja jest w pewien sposób, może nie kompletny, ale przygotowana do prowadzenia tego typu działań, bo bardziej jest przygotowana oczywiście na masowe naruszenia porządku, koncentruje się głównie w szkoleniu, tak, na stadionach, na jakichś terenach otwartych, ale tu mamy specyfikę terenów zdecydowanie inną i do tego jeszcze często pewnie tak naprawdę policjanci do końca tego terenu nie znają. Powiedzmy, że na podobnym poziomie przygotowana będzie właśnie żandarmeria. Straż Graniczna już niekoniecznie, bo jest przygotowana raczej nie do masowego naruszania granicy. I ja nie chcę oczywiście tutaj straży nic narzucać, ale może jest w tym coś, co mówisz, że to Straż Graniczna powinna też takie rzeczy robić, ale właśnie chcę zapytać o ten system szkoleń, no bo jeżeli słyszę zapewnienia, że na granicy żołnierze są co najmniej pięciomiesięcznym stażem, a właściwie doświadczeniem zawodowym, służbowym, no to coś troszeczkę chyba mi się nie składa w całość i mam tutaj pewne wątpliwości. Jak do tego dołożymy jeszcze, czy dorzucimy poziom operacyjny, czyli wymianę informacji, już nie mówię o decyzyjności, no to moich wątpliwości jest chyba trochę więcej. Zgadza się. Tutaj mówisz o szkoleniu już na etapie podjęcia służby w danej formacji, tak? Ja bym tu się cofnął, zrobił krok jeszcze w tył. Jak możemy oczekiwać wysokiego poziomu przygotowania do realizacji zadań, tak? Nie tylko w Straży Granicznej, ale również w Policji i w innych formacjach, jeżeli systematycznie obserwujemy działania, które zmierzają do tego, że są z roku na rok, jest obniżana poprzeczka, jeżeli chodzi o wymogi dostania się do formacji, tak? Kiedyś, żeby się było dostać do policji, to staliśmy w kolejce rok czasu, testy sprawnościowe na wysokim poziomie, testy psychologiczne, testy z wiedzy i tak dalej. Dzisiaj wystarczy, że spełnimy minimum i już możemy się czuć prawie, że jesteśmy przyjęci w szeregi policji. Tak samo jest do innych formacji. To już na samym etapie pozyskujemy osoby, które nie do końca, że tak powiem, w mojej ocenie nadają się do tego, żeby pełnić ten szczególny zawód, tak? Bo to są szczególne zawody, ja powiedziałem zawód, tak? Kiedyś uważaliśmy to za służby, dzisiaj też niektórzy jeszcze, można powiedzieć tacy jak my, byli funkcjonariusze, którzy zupełnie inaczej podchodzili do służby, aniżeli dzisiejsze społeczeństwo, w tym ta młoda część społeczeństwa. Ale jeżeli wracam do tego, jeżeli już na samym poziomie jest obniżona poprzeczka, jeżeli chodzi o kryteria doboru do danej formacji, to wiąże się to automatycznie z tym, że trzeba znacznie więcej czasu poświęcić temu,
żeby te osoby doprowadzić do odpowiedniego poziomu wyszkolenia pozwalającego na realizację zadań w tak dzisiaj trudnych, skomplikowanych warunkach, w środowiskach bezpieczeństwa naszego kraju, tak? Bo sytuacja na wschodniej granicy, sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest dla mnie sytuacją szczególną, tak? Ja tutaj bym chciał jeszcze wrócić w innym kontekście, jeżeli jeszcze znajdziemy dwie minutki, że właśnie w kontekście tej sytuacji jako przesłanki do wprowadzenia stanu wojennego, tak? Bo kiedyś dyskutowałem z wieloma osobami i obruszyły się na mnie, jak powiedziałem, że sytuacją, którą obserwujemy za granicą, na granicy, jest to sytuacja do wprowadzenia stanu wojennego. W mojej ocenie jak najbardziej jest to zasadne. Nie mówię, żeby wprowadzać, tak? Bo sama nazwa brzmi już bardzo, bardzo niebezpiecznie i może na pewno z pewnością by negatywnie oddziaływała na społeczeństwo, ale mówię o tym dlatego, że ta sytuacja jest szczególna, tak? Szczególna kategoria zagrożenia, z którym się spotyka osoba, która zostaje przyjęta do policji, tak? Bo jak zostaje przyjęta do policji, to jak wiemy, pierwszą część swojej służby kariery zawodowej rozpoczyna przede wszystkim w oddziałach prewencji policji, czy w samodzielnych pododdziałach prewencji policji, w tych oddziałach zwartych, które następnie mają być i są kierowane na granicę Polski z Białorusią. I oni, młodzi, niedoświadczeni funkcjonariusze, mają stawić czoła agresywnym, zdesperowanym, kierowanym przez inne służby osobom. To samo przecież mówi, że skuteczność tych działań, czy sprawność tych działań nie do końca będzie taka, jaką byśmy chcieli, a jednocześnie rodzi to zagrożenie dla tych, którzy bezpośrednio biorą udział w tych działaniach, czyli dla tych młodych, niedoświadczonych adeptów sztuki policyjnej. Ja to mówię o policji, bo akurat jest mi ten temat, policja jest mi sercu bliska z uwagi na, tak jak wspomniałeś, wieloletnie doświadczenie, w tym właśnie pracę w oddziałach, w oddziale prewencji policji, dlatego mówię to w oparciu o policję, ale tak samo jest w innych formacjach, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej. Ja ostatnio miałem przyjemność być na rozmowie z jednym z komendantów Żandarmerii Wojskowej i mówi, że mają bardzo dużo pracy związanej z tym, że muszą jeździć po mieszkaniach i zatrzymywać osoby, które przyjęły się do wojska i następnie całkowicie temat służby zaniechały, nie informując, nie zwalniając się i tak dalej. Czyli po prostu, można powiedzieć, zdezerterowały. Jak wiemy, nieco inne przepisy obowiązują w siłach zbrojnych, aniżeli jeżeli zatrudnimy się u zwykłego cywilnego pracodawcy. Ale do czego zmierzam? Pytanie w stosunku do tych żołnierzy, którzy zatrudnili się i przestali przychodzić do pracy. Dlaczego oni zatrudnili? Po to, że chcieli miesiąc zapracować, żeby zarobić na PlayStation. O czym to świadczy? Świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że pozyskujemy, przyjmujemy wszystkich, którzy wyrażają chęć, a niestety później konsekwencje są takie, jakie są, czyli mamy osoby nieprzygotowane do realizacji zadań w tak trudnych, dotychczas niespotykanych w historii polskiej policji okolicznościach. Robercie, poruszyłeś tak wiele kwestii, które chciałbym doprecyzować i dopytać, że zdecydowanie się musimy umówić na kolejne spotkanie, ale chciałbym, żebyśmy jakąś taką klamrą spięli dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejszą naszą rozmowę. Ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę przespaliśmy co najmniej ostatnią dekadę, jeśli chodzi o, no, o tą broń demograficzną, tak? Bo to nie dzieje się od wczoraj. Akurat może dla nas jest to trochę nowe doświadczenie, ale na południu Europy działo się to dawno. Pomijam już, że nie wyciągamy w ogóle wniosków z wielowiekowych wręcz wędrówek południe-północ, bo to zawsze w tym samym kierunku się odbywa, więc tutaj jakby brakuje mi pewnego chyba przemyślenia i refleksji. Ale patrząc na to, co się niecałą dekadę działo, między innymi z udziałem Włoch i tego, co mamy dzisiaj, co tak naprawdę moglibyśmy zrobić na kanwie typowo politycznej, w dyplomacji, żeby w pewien sposób te zagrożenia osłabić, żeby no nie opłacało się przeciwko nam takich rzeczy robić? To chyba jest najcięższe z pytań, co możemy zrobić. Mianowicie, powiem, ciężko mi jest na to odpowiedzieć, bo rozwiązanie jest oczywiste. Powinny się zmienić rządy w Białorusi, tak, i w Rosji, tak. Powinna się zakończyć wojna w Ukrainie i powinniśmy mieć do czynienia z demokratycznymi państwami prawa. Wówczas, tak jak przepisy stanowią, że za ochronę granicy państwowej, oprócz aktów prawa powszechnie obowiązującego, regulują umowy międzynarodowe, w tym przede wszystkim z państwami sąsiadującymi
interesującymi, jeżeli nie byłoby takiej sytuacji, jaka jest, tak, czyli nie mielibyśmy do czynienia z rządami autorytarnymi, to wówczas moglibyśmy na podstawie normalnych umów międzynarodowych prowadzić normalną politykę i ta granica mogła być normalną, w cudzysłowie normalną, tak, bezpieczną granicą, bo nie ma dzisiaj, dopóki nie zakończymy wojny w Ukrainie, tak, dopóki nie zmieni się podejście rządzących w Białorusi, to ta sytuacja na pewno w mojej ocenie, tak jak powiedziałem, nie wróżę z fusów, ale w mojej ocenie na pewno nie zmniejszy się na intensywności, a wręcz przeciwnie, będzie systematycznie nabierać na znaczeniu i będzie dochodziło do coraz groźniejszych incydentów z zastosowaniem coraz to nowszych narzędzi mających na celu wyrządzić krzywdę w tym, którzy są odpowiedzialni za ochronę granicy państwowej. A tutaj kwestia jest jedna, mianowicie ochrona granicy państwowej, w mojej ocenie, która stanowi jedno z podstawowych zadań każdego państwa, bo każde państwo dba o ochronę granicy państwowej, stąd też właśnie odpowiednio szczerzona granica jest odbierana przez społeczeństwo jako świadectwo siły, tak? Jako świadectwo sprawności państwa, jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli. Stąd też musimy zrobić wszystko, przynajmniej na chwilę obecną, żeby ta granica stała się bezpieczna, tak, przynajmniej w wymiarze krajowym, przez działania podejmowane u nas wewnątrz kraju, bo żeby zapewnić bezpieczeństwo, tak jak mówiłeś, w wymiarze dyplomatycznym, to tutaj oprócz działań naszych krajowych, polskich, dyplomatycznych, oczywiście tutaj bez zaangażowania społeczności międzynarodowej, bez dobrych chęci ze strony sąsiada, tak, z którym mamy niestety ten problem i tak jak wspomniałem, bez uruchomienia zespołów szybkiej interwencji na granicy, czyli tych europejskich zespołów Straży Granicznej, mówiąc inaczej, bez wykorzystania tego, co daje nam rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 roku, które ustanawia mechanizm tworzenia zespołu szybkiej interwencji, czyli tutaj poprzez właśnie Frontex, czyli Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, bez tego na pewno nie osiągniemy szybko zadowalającego nas efektu. Ja jestem zwolennikiem, żeby zaangażować, wystąpić z wnioskiem do Frontexu o oddelegowanie na czas określony właśnie na terytorium naszego kraju europejskich zespołów Straży Granicznej. W mojej ocenie mogłoby to w znaczny sposób zmienić podejście tych, którzy kierują, sterują tymi migrantami za naszej wschodniej granicy. Robercie, ostatnie pytanie, krótkie, także liczę też na krótką odpowiedź, chociaż też może nie być wcale taka prosta. Na zagrożenia i działania hybrydowe możemy odpowiadać w podobny sposób i pewnie wiele takich działań nawet nie ujrzy światła dziennego, opinia publiczna o tym się nie dowie. Ale jak widzisz to na przykład w przypadku właśnie ochrony granicy państwowej? No bo tak naprawdę co, tylko możemy się bronić, czy formą takiego w cudzysłowie ataku może być po prostu pokaz siły i pokazanie tego, że posiadamy siły i środki, nasza granica jest prawie że nie do przejścia, bo wiadomo, 100% bezpieczeństwa nigdy nie ma. Na zagrożenia hybrydowe ciężko jest w dzisiejszych czasach, tak? Nie znajdziemy na pewno złotego lekarstwa i nie znajdziemy tutaj rozwiązania, które w 100% zapewni ochronę tej granicy, zapewni bezpieczeństwo naszemu krajowi w kontekście tej nielegalnej migracji przez tą granicę. Ale na pewno w mojej ocenie tak, demonstracja siły zawsze jest mimo wszystko tym czynnikiem, który świadczy o roli i miejscu, w tym przypadku państwa na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o tutaj posiadany potencjał militarny, bo nie ma co ukrywać, to nie jest typowo zagrożenie militarne, tak, aczkolwiek jeżeli byśmy znowu popatrzyli przez spektrum rodzajów zagrożeń militarnych, znajdziemy między innymi takie ich rodzaje jak incydent graniczny i tak dalej, to moglibyśmy tą sytuację również zakwalifikować jako zagrożenie militarne, ale myślę, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że demonstracja sił na pewno w znaczny sposób będzie tym czynnikiem, który będzie odstraszał tych nielegalnych migrantów do kolejnych zmasowanych prób sforsowania granicy. Jeżeli wykażemy słabość, jeżeli wykażemy niezdecydowanie w realizacji, wykonywaniu obowiązków na granicy, tak, bo musimy też wykazać się zdecydowaniem. Nie możemy pobłażać, akceptować tych zachowań, które obserwujemy, które pokazują media. Tak. Musimy reagować na wszelkie, w mojej ocenie, sytuacje, które stanowią zagrożenie
dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zagrożenie dla tych, którzy strzegą owego bezpieczeństwa. To jest, jak zawsze powtarzam, to jest tak jak z przemocą w szkole, tak? Kto się staje najczęściej w szkole obiektem szkolnej przemocy? Osoba słaba, tak? Która nie potrafi przeciwstawić się agresorowi. Nieważne, czy ten agresor jest silny, czy nie, ale on demonstruje swoją siłę. Jeżeli mu się nie przeciwstawimy, ten słaby nie przeciwstawi, to będzie ofiarą, tak? I jeżeli w szkole wśród takiej przemocy będziemy akceptować na początku te drobne przejawy agresji, to wówczas powoduje to poczucie bezkarności i będziemy dochodzić do coraz większych, bardziej brutalnych form agresji. Tak samo jest w środowisku międzynarodowym. Jeżeli pokażemy, że jesteśmy słabi, pokażemy, że nie dysponujemy określonymi siłami, środkami, że nie reagujemy, bo boimy się podjąć stanowczych działań, to na pewno będziemy dalej testowani i będą coraz bardziej, można powiedzieć, zaawansowane formy działań stosowane przez tych migrantów. Jeszcze niedawno nie pomyślelibyśmy, że ktoś zrobi dzidę, nazwijmy to tak, w cudzysłowie, czyli nóż do drzewa i będzie rzucał tak jak dzidą w kierunku naszych żołnierzy. Dzisiaj widzimy, że to jest, można powiedzieć, na porządku dziennym tego typu działania są uskuteczniane. Co będzie za tydzień, za dwa, może się okazać, że któryś z imigrantów wyciągnie broń i będzie strzelał do naszych żołnierzy, do naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej czy też policjantów. Stąd też musimy jasno pokazać, kto tutaj jest odpowiedzialny za ochronę tej granicy i nie bać się podejmować działań w przypadku, kiedy będzie dochodziło do nielegalnego przekraczania granicy, a funkcjonariusze, nawiązując do sytuacji, która miała miejsce, tutaj nie oceniam słuszności czy nie, muszą mieć wsparcie zarówno ze strony swoich bezpośrednich przełożonych, jak również ze strony społeczeństwa. Jeżeli będą ich działania, będą czuli, że działania podejmowane przez nich są akceptowalne zarówno ze strony przełożonych, rządzących, jak i społeczeństwa, to na pewno łatwiej im będzie realizowało się te jakże trudne i niebezpieczne zadania związane z ochroną granicy polsko-białoruskiej. Bardzo serdecznie, szanowny profesorze, dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był inspektor profesor Robert Socha z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, dyrektor Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Dziękuję raz jeszcze, Arturze, za zaproszenie i jeżeli będzie potrzeba podjęcia dalszych rozmów mających na celu promowanie bezpieczeństwa, rozmowy o bezpieczeństwie, zachęcam, jestem otwarty i zawsze do Twojej dyspozycji. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bez dwóch zdań, ja również bardzo serdecznie dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ Na Celowniku.